Dzień dobry, Magdalena Cieślińska. W dzisiejszych informacjach kończy się przebudowa Alei Kilińskiego, płocki rower miejski na Radziwiu, a na koniec zdanie płotczan na temat powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Przebudowa Alei Kilińskiego wkracza w ostatni etap. Od 1 września będziemy mogli przejechać całą aleją od Politechniki po Stary Most. Choć prace będą jeszcze trwały, to od 1 września Aleja Kilińskiego będzie przejezdna. Inwestycja wkracza w ostatni etap, którego zakres jest olbrzymi. Zbudowano kanalizację deszczową, powstała nowa nawierzchnia, droga rowerowa, chodniki, oświetlenie, powstało rondo. Zmodernizowano także sygnalizację świetlną. Teraz nową drogą będzie można przejechać. Drogowcy jednak nie zakończyli prac. Prace oczywiście jeszcze potrwają kilka tygodni. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że bardzo długo trwały uzgodnienia z PKP, gdzie w tym układzie komunikacyjnym zmieni się nie tylko bowiem rondo, ale i wiadukt, który widzicie Państwo, budowany jest za nami. Wiadukt, który wiedzie zarówno do ZOO, jak i do Strzelnicy, ale także stanowi wygodny dojazd, jeśli chodzi o drogę rowerową, chociażby do drogi rowerowej w ulicy Grabówka, więc ten układ komunikacyjny tutaj się bardzo zmieni. Tworzy się nowy kręgosłup komunikacyjny Płocka. Kolejnym jego składnikiem będzie element drugiego programu mobilności miejskiej. Budowany jest parking, który będzie funkcjonował w systemie parkuj i jedź. Powstanie on między ogrodem zoologicznym a strzelnicą i pomieści 130 samochodów. Parking ten połączy z wiaduktem nad torami nowa droga rowerowa. I choć te inwestycje wciąż trwają, to od 1 września kierowcy będą mogli przejechać Kilińskiego. 1 września przejezdność pełna w kierunku ulicy Mostowej, w przypadku ulicy Norbertańskiej z uwagi na trwające prace. Tak jak pan prezydent powiedział na wiadukcie, ten przejazd będzie oddany nieco później, do 30 listopada. Jeśli będzie taka możliwość, pojawi się taka możliwość, to oczywiście będziemy uruchamiać go wcześniej. Przewidywany koniec prac to koniec listopada 2020 roku. To długo oczekiwana chwila dla mieszkańców lewobrzeżnej części Płocka. Płocki rower miejski w końcu trafił na osiedle Radziwie. PKN Orlen rozbudował sieć płockiego roweru miejskiego. Płocki rower miejski wypożyczymy m.in. w Grabinie czy Radziwiu, gdzie charakterystyczne jednoślady staną obok budowanego parku Mościckiego. Do tego doprowadził szereg działań społecznych i samorządowych, dzięki którym udało się sprowadzić stację na lewobrzeżną część Płocka. Od dawna mówiliśmy, czyli od momentu, kiedy to pojawiła się informacja w Płocku o stacjach roweru miejskiego, że na lewym brzegu Wisły, właśnie w tym miejscu przy modernizowanym parku Mościckiego, byłaby mile widziana dla mieszkańców nie tylko Radziwia, ale również turystów, przejeżdżające osoby, taka stacja roweru miejskiego. Z przykrością muszę stwierdzić, że w pierwszych tych kilkunastu stacjach nie pojawiła się owa pożądana stacja roweru miejskiego na osiedlu Radziwie. Natomiast bardzo się cieszę, że w tych czasach nieco późniejszych, nie z miasta, ale stacja powstała. Stacja powstała dzięki wsparciu PKN Orlen, samorządów i mieszkańców Płocka, za co dziękował radny miasta. I tu chciałbym bardzo wyjątkowo podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że przy modernizowanym parku Mościckiego, który za kilka tygodni oddajemy dla mieszkańców, będzie do dyspozycji kilkanaście rowerów po to, żebyśmy mogli sobie po nowo powstałych ścieżkach na osiedlu, ale nie tylko, ponieważ do okolicznych gmin również dojechać tym rowerem miejskim. To jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców lewego brzegu Wisły. Koncern wyposażył Płock w dodatkowe 250 rowerów w różnych 25 lokalizacjach. Jak już informowaliśmy w naszym serwisie, od 1 września decyzją ministra edukacji narodowej dzieci wrócą do szkół. Co na tę decyzję mieszkańcy Płocka? Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. COVID cały czas jest realnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, o którym warto pamiętać. Pomimo tego dzieci od 1 września wrócą do szkół. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego wrócą do szkolnych ławek. Jak tę decyzję skomentują płocczanie? Sprawdziliśmy. No cóż, wiemy, że powinny dzieci przyjść do szkoły, ale na jakich zasadach to trudno w tej chwili powiedzieć. To będzie bardzo trudne. No, rozdarty jestem tutaj, naprawdę nie wiem. Niech główkuje ci najmądrzejsi. Ja jestem i nauczycielem i mamą dwójki dzieciaków. Z jednej strony widzę, że jest potrzeba absolutnie socjalizacji, kontaktu, bo nie wpłynęło to pozytywnie na psychikę, na emocje. A z drugiej strony zaś no, lęk i obawa, tak? No bo szykuje się według doniesień
druga fala i zwyczajnie też się tego boimy. No, myślę, że najwyższy czas, żeby poszły. Już od września, no, wydaje mi się, że tak, że powinny pójść. Powinny zostać w domu, jest bezpieczniej. Mobilnie powinni się uczyć i tyle. Dzieciaki nie mogą siedzieć w domu, bo to się dla nich źle skończy. Oni muszą mieć kontakt z rówieśnikami, to raz, a dwa, no nie oszukujmy się, nauczanie zdalne to nie jest nauczanie dla dzieci. Oni się niczego nie nauczą w ten sposób. Niezależnie od indywidualnych preferencji, jedno jest pewne, wakacje zmierzają do końca, to nieuniknione. Miłego powrotu do szkół. Dziękuję za uwagę i zapraszam na wydanie kolejnego serwisu informacyjnego.